Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w dniu 31 lipca upływa termin wyznaczony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o konieczności wzmocnienia ustroju nośnego tego obiektu, który znajduje się za mną, czyli mostu. Do chwili obecnej, z tego co wiem, żadne działania w tym zakresie nie zostały podjęte. Gmina Piła, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom tego mostu, zainstalowała bramownice. W jaki sposób te bramownice funkcjonują w ostatnim okresie czasu, to wystarczy spojrzeć. Zobaczcie, jednego elementu nie ma zapewniającego bezpieczeństwo. W miesiącu, o ile dobrze pamiętam, maju, wszystkie cztery elementy były zdemontowane przez okres, nie chciałbym przesadzić, ale co najmniej trzech tygodni. Przynajmniej przez ten okres. Proszę Państwa, niestety obawiam się z dużym stopniem prawdopodobieństwa, że, tak jak to ładnie brzmi, obiekt mostowy z dniem 31 lipca zostanie zamknięty. Tego się obawiam. Mam cichą nadzieję, że tylko dla ruchu pojazdów, a dla pieszych i dla rowerzystów mimo wszystko pozostanie otwarte. Przypomnę, że w lutym 2020 roku informowaliśmy Zarząd Powiatu o konieczności remontu, przebudowy tego obiektu. Może nie uwierzycie Państwo, ale Zarząd Powiatu jako właściciel tego obiektu nie był w ogóle zainteresowany ekspertyzą stanu technicznego tego obiektu. W ogóle nie był w początkowej fazie z tym zainteresowany. To jest chyba jakieś kuriozum, nie wiem czy nie na skalę naszego całego kraju. Rzadko to się zdarza, ale w ubiegłym roku nie prosiliśmy, a wezwaliśmy Zarząd Powiatu do podejmowania wspólnych działań mających na celu remont, przebudowę, inwestycje związaną z tymże obiektem. Oferowaliśmy, że sfinansujemy go w 50% bez względu na to, czy będzie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, czy nie będzie. Uważaliśmy, że dla mieszkańców Piły jest to na tyle ważne, że powinniśmy to zrobić wszyscy wspólnie. Nawet i gmina się do tej inwestycji chciała dołożyć w zakresie co najmniej 50%. Przygotowaliśmy stosowne, intencyjne porozumienie. Przygotowaliśmy koncepcję nowego mostu, o którym za chwilę pan dyrektor Tadych powie. Niestety nie spotkało się to z pozytywnym przyjęciem ze strony Zarządu Powiatu. Zmuszeni więc byliśmy wypowiedzieć umowę o zarządzanie drogami powiatowymi i obiektami znajdującymi się w tymże pasie drogowym. Ale nawet wówczas muszę Państwu powiedzieć, że składając to wypowiedzenie zwróciliśmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli Zarząd Powiatu zdecyduje się na współpracę w zakresie przebudowy mostu, jesteśmy w stanie to wypowiedzenie cofnąć. Jesteśmy w stanie to zrobić. Muszę Państwu powiedzieć, bo to wystosowaliśmy chyba 30 września, no do chwili obecnej żadnej formalnej odpowiedzi w tym zakresie nie otrzymaliśmy. Poza jedną wypowiedzią pana starosty Kubicha, którą, no myślę, że Państwo macie rozdaną, albo będziecie mieli rozdaną w tym zakresie. Proszę Państwa, do chwili obecnej, z tego co wiem, w zakresie zadań inwestycyjnych powiatu nie ma nawet pół zdania o tym obiekcie. Nie ma, już nie mówię o samej przebudowie, ale chociażby o projekcie. O projekcie nie ma ani zdania. Niestety obawiam się, że utrudnienia w ruchu dla mieszkańców Piły w najbliższym czasie będą dość duże. Panie dyrektorze, w zakresie koncepcji. Szanowni Państwo, gmina Piła pomimo pewnych utrudnień w komunikacji między stronami, aby wspólnie zrealizować to zadanie,
podjęła działania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-wykonawczej, opracowała koncepcję w zakresie trzech wariantów przebudowy, chociaż de facto moglibyśmy powiedzieć budowy nowego mostu. Od początku nie zgadzaliśmy się co do podstawowej sprawy, co jest de facto przyczyną techniczną problemów tego mostu i tego, że trzeba ingerować w niego poprzez przebudowę. Natomiast ze wszystkich dokumentów, które posiadamy, które posiada nadzór budowlany, wynika jednoznacznie, że most ma wady. Ma wadę właściwie od początku jego budowy, która była spowodowana przez użycie złej klasy betonu. W związku z tym jego ustrój nośny od początku jest wadliwy. Jego eksploatacja przez te wszystkie lata po prostu musiała doprowadzić do tego, że jest dzisiaj tak wysoce zdegradowany. Ustrój nośny, czyli przęsło, to na czym most się utrzymuje. Jeżeli mamy je wymienić, to de facto mówimy o budowie nowego mostu. Jeżeli chodzi o nasze koncepcje, niestety nie zostały one wykorzystane przez powiat. Nikt nas też nie poprosił o to, abyśmy w ogóle na ten temat porozmawiać, mimo że z naszej strony taka deklaracja była wielokrotnie. Wydaliśmy środki, opracowaliśmy dokumentację dosyć obszerną, jeżeli chodzi o koncepcję przebudowy tego mostu. To jest materiał w mojej ocenie, który można by było wykorzystać od razu do prac na tym obiekcie mostowym. W ramach koncepcji posiadamy również wizualizacje. Wizualizacje, na których widzimy różne warianty, różne rozwiązania w zakresie ustroju nośnego. Konstrukcja stalowa, konstrukcja żelbetowa, żelbetowa wzmocniona. To są wszystko uwarunkowania techniczne już opracowane, gotowe tylko do przedyskutowania, który wariant chcemy realizować. W ramach tej przebudowy dowiązanie oczywiście do istniejącego układu komunikacyjnego, a więc do poprowadzenia również ścieżki rowerowej przez most, aby była ona dostępna nie tak jak dzisiaj dla rowerzystów, dla pieszych. W ramach tych koncepcji opracowaliśmy również, Szanowni Państwo, koncepcję, można powiedzieć, taką historyczną, właśnie ją pokazywałem, ta koncepcja historyczna, która na tym detalu jest to pokazane, są te elementy nawiązujące do dawnej konstrukcji historycznej mostu sprzed wybuchu II wojny światowej, mostu niemieckiego, który był wybudowany z piaskowca. My dzisiaj oczywiście myśleliśmy o tańszym materiale, natomiast te wzornictwo, które byłoby zachowane, i był to również temat do rozmowy. Tak to wygląda na dzisiaj. Ta dokumentacja cały czas jest w gminie, Zarządzie Dróg i Zieleni. Okej. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, proszę bardzo. Panie Prezydencie, powiat, jeśli dobrze... Trochę bliżej, jeżeli mogę. Jeśli dobrze kojarzę, powiat pilski przejął 1 stycznia dokładnie, tak? Ten most, czy od tamtego czasu właśnie cokolwiek się działo, już nie mówię o przebudowach, bo to jest odpowiedź oczywista, widzimy ją, ale czy właśnie jakiekolwiek plany, jakiekolwiek, nie wiem, atesty, tak? Tutaj z tego, co wiemy, nie było ze strony starostwa żadnych działań podjętych w celu związanym z koniecznością albo z możliwością dalszego użytkowania. Przede wszystkim, pozwólcie Państwo, że ja zacytuję wprost. Decyzja Wielkopolskiego. Bardzo ważny dokument, który wypadł, proszę Państwa. Decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mówiąca o tym jednoznacznie. Wzmocnienie istniejącego ustroju nośnego obiektu, podpór i przęsła mostu w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku. No, chyba sami widzicie Państwo, że nic w tym zakresie nie zostało. Też z tego, co udało mi się dowiedzieć, i no, jest to informacja publiczna generalnie, to atest został przedłużony do 2024 roku i jeśli miesiąca nie mylę, to do listopada, więc jednak jeszcze ponad 2 lata pozostały, tak, użytkowania, a tutaj mowa o 31 lipca już tego roku, czyli 2 tygodnie jeszcze. Uprzejmie informuję, że nic na ten temat nie wiem, natomiast uważam, że Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, wydając swoją decyzję, wydał ją nie w oparciu o prozę czy publicystykę, ale w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności, fachowości, więc do 31 lipca taką decyzję Wojewódzki Inspektor wydał. Jeżeli ją zmienił, z całą pewnością będę interesował się dlaczego, z jakiego powodu i czy ta decyzja była błędna, czy ta nowa, o której potencjalna, o której Pan mówi, która z nich jest rzeczywiście prawdziwa.
bo to nad Atestem, już mogę powiedzieć, pracowała firma, która budowała również między innymi oczywiście Zakopiankę, więc jest to dosyć poważny podmiot. No i już oficjalnie można mówić, bo naprawdę nie jest to ciężka informacja do uzyskania, a ten został przedłużony do prawie końca 2024 roku. Podkreślam, do chwili obecnej nie otrzymałem żadnej decyzji WINB w tym zakresie. A posiadają Państwo plany czy wizualizacje, bo też w tej informacji, którą uzyskałem, zostało jasno podkreślone, że takie wizualizacje już istnieją, że powiat jednak pracuje nad tym, żeby ten most został dosyć szybko wyremontowany. Ja mam nadzieję, że most cały, że powiat cały czas nad tym pracuje, natomiast nie mam żadnej informacji, by cokolwiek w tym zakresie było zrobione. Trzy koncepcje były przygotowane do wykorzystania od ręki. Ile te koncepcje kosztowały, jeśli można wiedzieć? Trudno mi powiedzieć, panie dyrektorze. Czyli jeśli nie zostaną wykorzystane, to można powiedzieć, że te środki zostały zmarnowane w jakimś sensie? Zależy, z jakiego punktu widzenia pan patrzy. Ale z całą pewnością, jeżeli nie zostaną wykorzystane przez Zarząd Powiatu, trzeba przyjąć, że środki te nie zostały wykorzystane w sposób należyty. Można było z tego bezwzględnie skorzystać i oferowaliśmy takie stanowisko. To dlaczego miasto nie skorzystało z tych koncepcji jeszcze do 31 grudnia tamtego roku? Panie redaktorze, podkreślę jeszcze raz. A być może muszę to dobitniej powiedzieć. Prosiłem Zarząd Powiatu, wzywałem Zarząd Powiatu do współpracy w tym zakresie. Zarząd Powiatu tej współpracy generalnie odmówił. Trudno oczekiwać, żebyśmy my za właściciela mostu wykonywali jakiekolwiek czynności. Myślę, że to jest chyba oczywiste. Ale to Państwo byli zarządcą wtedy i jakby spór trwał, tak? On chyba nie został rozstrzygnięty przez sąd, więc tutaj były jakby dwie opinie, ze strony powiatu, panie ze strony miasta. Więc... jeżeli właściciel się nawet ekspertyzą stanu technicznego nie interesuje, to proszę nie wymagać, żeby ktoś za zarząd powiatu wykonywał czynności, które spoczywają na zarządzie powiatu. To z drugiej strony, jak miasto się interesowało mostem przez te 13 lat, bo tutaj też były zarzuty, że nawet nie został odmalowany, chociaż ja kojarzę, że prywatna firma, a w zasadzie jej pracownicy odmalowywali ten most. Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ rzecz jest bardzo prosta. Proszę Państwa, czynności związane z odmalowaniem nawet uchylił je wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Stwierdził, że nie ma potrzeby robienia takich rzeczy, skoro będzie niezbędna konieczność tej przebudowy. A w czasie 13 lat, więc jakie prace były wykonane ze strony miasta? W czasie tym były wykonywane prace zabezpieczeniowe w wystarczającym zakresie. To powiem panu więcej. Była również chyba w 2013 roku wykonana pierwsza ekspertyza, która mówiła o konieczności zmian w tym zakresie. I dopóki wicestarostą był pan Stefan Piechowski, było z kim rozmawiać. Niestety w tej chwili nie ma z kim rozmawiać. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Proszę bardzo. Ja tylko uzupełniająco dla pana redaktora powiem... do mikrofonu. Uzupełniająco powiem tylko, ja podałem kwotę niecałe 200 tysięcy, to była kwota umowy, natomiast to, co zdążyliśmy opracować, to jest kwota kilku 10 tysięcy, także może to jest ta wartość tego, co zostało już opracowane. A oczywiście pracę nad dalszą dokumentacją projektową przerwaliśmy z uwagi na to, że nie było sensu wydatkować tych pieniędzy na mapę. Natomiast jeżeli mogę, panie prezydencie, oczywiście, uzupełniająco, spór, który dotyczył tego, kto powinien wykonać jakieś prace na moście, dotyczył z jednej strony bieżącego utrzymania i w tym zakresie zgoda, że odpowiadał zarządca na podstawie porozumienia. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, jaką jest ewidentnie budowa czy przebudowa tego mostu, mówimy o przebudowie mostu, bo jest to wymiana całego ustroju nośnego, jest to inwestycja, w tym zakresie odpowiada właściciel i wszystkie tego typu inwestycje były realizowane na podstawie bądź obowiązującego jeszcze niedawno porozumienia, bądź jeszcze odrębnego porozumienia. To była oczywista rzecz, jeżeli chcieliśmy ingerować w jakąkolwiek ulicę, przebudowywać ją, wymieniać na nową nawierzchnię, budować nowe chodniki. To były inwestycje, na które otrzymywaliśmy dodatkowe środki, były robione za zgodą powiatu. Gdyby mógł pan przypomnieć, jakie to były warianty, bo kojarzę, że były dwa, tak? Jeden chyba około 10 milionów, drugi kilkadziesiąt milionów, te, które wy przygotowaliście? 20? 20 kilka milionów? 16. Około kilkunastu milionów. Ale oba warianty? Jeden i drugi? Wie pan, no my już mówimy teraz o wartościach nieaktualnych. To się zmienia z roku na rok. Różnica była, powiedzmy, między około 14 milionami, a 16-17, w zależności od tego, czy idziemy w wariant historyczny, czy też nie.
miasto było gotowe do łowu. Oczywiście. Tak. Bez najmniejszego problemu uważamy, że to jest na tyle ważny obiekt dla mieszkańców Piły, że byliśmy gotowi dołożyć 50% bez względu na to, czy byłoby zewnętrzne rozwiązanie. I ta propozycja jest aktualna, rozumiem. Wybaczy pan, właściciel powinien się do nas zwrócić z zapytaniem. Proszę nie oczekiwać ode mnie odpowiedzi w tym zakresie, dopóki nie mam stanowiska pewnego. Ja mam takie pytanie, ponieważ padła taka informacja o ateście, który wykonała, jak rozumiem, firma prywatna. Wystarczy zwrócić się do starostwa, myślę, tą informację uzyskałem w ciągu jednego dnia, więc nie jest to zbyt wymagające. Ale ja pytam, czy firma prywatna, bo dlatego pytam, co jest wiążące, czy decyzja nadzoru budowlanego, czy... Proszę państwa, dopóki decyzja nadzoru budowlanego nie została zmieniona, ona obowiązuje. Ale pan prezydent przyznał, że nie ma aktualnych informacji i że mogło coś w tym zakresie się zmienić. Wszystko tak, może się zmienić do 31 lipca. Mamy jeszcze... Który dzisiaj jest? 14 dni niecałe. No, więc sam pan policzy. Były ostatnio jakieś takie powiatowe miejskie inwestycje, które realizowane wspólnie, czy to tak naprawdę po kilku latach by była pierwsza? Podbiegamy trochę od tematu, ale powiem państwu tak, realizujemy w tej chwili fragment ulicy Młodych, gmina, droga powiatowa, ale gmina to realizuje. Zwracaliśmy się o współpracę w zakresie budowy ronda na skrzyżowanie Zygmunta Starego i Młodych. Powiem w ten sposób, że mimo trochę obstrukcyjnych działań, sprawa posuwa się do przodu. Sprawa posuwa się do przodu. Ja jakoś nie kojarzę, żeby zarząd powiatu cokolwiek realizował na drogach gminnych. Odwrotnie zdecydowanie. A może realizować na drogach gminnych? Ale oczywiście. Nie wystarczy, że się zwrócą o prośbę, tak natychmiast dostaną zgodę. Ja tylko uzupełnię może, bo pan prezydent nie powiedział, że oprócz ulicy Młodych, która jest realizowana i była już realizowana, została zrealizowana ulica Wawelska. Mówię o tym, co jest w tej chwili, co będzie. Za duże pieniądze, no to wystarczy pojechać i zobaczyć. Tak, tak, one są zawsze były. Te, którymi zarządzało miasto, natomiast no, wskutek braku porozumienia w odniesieniu do przebudowy mostu, to porozumienie żeśmy wypowiedzieli. Jeżeli to wszystko, miło mi, dziękuję państwu bardzo.